Słuchajcie, o północy z powodu Schengen zniesiono graniczne szlabany i kontrole. Dlatego warto znów pomówić o samochodzie z Kowrona, które to auto nie ma możliwości przekroczenia granicy. Nie ma. Sprawa sprzedaży samochodu przemysłowa z Kowrona zatacza się w coraz szersze kręgi. Słuchacz Łukasz napisał: drogi panie Tomaszu, chciałbym złożyć propozycję, na jaki pojazd szanowny z Kowron mógłby przeznaczyć tę furę pieniędzy, którą zgromadzi ze sprzedaży książki, jeden z lepszych grepsów, jaki słyszałem od słuchaczy, i sprzedaży swojego samochodu, jeszcze lepszy greps. Pojazdem, który mógłby zainwestować z Kowron, mógłby być koń. I tu słuchacz Łukasz wylicza zalety konia. No, notuj sobie. Jak koń nawali, to jedzie dalej. Koń jest terenowy, bo ma napęd 4x4. Koń nie musi stać na światłach. Może na przykład wjeżdżać na światłach. Można ulepszyć konia, podając mu V-Owiec Power Racing, co pozwoli mu zyskać kilka koni i dodatkowe kopyto. Odpowiednikiem ozdobnej maski czy zderzaka jest pięknie zdobione homonto, czyli country tuning. Zdaniem Łukasza, koń ma jedną wadę, analogiczną do obecnego, miejmy nadzieję, że wkrótce nieobecnego, auta z Kowrona. Nie można koniem rzucić w kota, no ale zawsze można rzucić kotem w konia. Dodam znów od siebie, że z Kowron na koniu prezentowałby się zacnie. Tak, sprawa sprzedaży auta z Kowrona urasta do rangi i wkrótce zajmie się nią rząd Tuska, a nie tylko portal Alle Przegro i ja z Łukaszem. No, a Łukasz za swoje zaangażowanie no powinien coś dostać od Kowrona pod choinkę, prawda? Tak. No na przykład Tor Hot Wheels, tak? Park Rekin. Tak, no, prosimy o kontakt. Rekina.